Stwórz wykres funkcji y równa się 2 siódme razy x, czyli najpierw mamy zrobić ten wykres tutaj, a potem mamy odpowiedzieć na pytania pod tym wykresem, prawda? Które z tych stwierdzeń są prawdziwe. Dobrze, zacznijmy od wykresu. Czyli to jest wykres, to jest zależność proporcjonalna, prawda? Y równa się współczynnik razy x. No i wykresem jest linia prosta przechodząca przez 0, 0, czyli jak x 0, to y 0, czyli na pewno jednym z tych punktów będzie 0, 0. No i drugi punkt, jak znaleźć? No najłatwiej znaleźć taki punkt, żeby y było całkowite, prawda? Czyli na przykład jak x jest 7, to y będzie 2 siódme razy 7, czyli 2. Czyli jeżeli x jest 7, to y jest 2. O, i to jest wykres funkcji y równe 2 siódme x. No a teraz spróbujmy odpowiedzieć na te pytania. Które z tych stwierdzeń są prawdziwe? Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują. Równanie jest proporcjonalnością prostą, więc to jest prawda. Właśnie związek między dwoma zmiennymi w postaci y równa się pewien współczynnik razy x, to nazywa się proporcjonalnością prostą, czyli to jest prawda. Jednostkowe tempo zmian wartości y w stosunku do argumentów x wynosi 7 drugich. No, to oznacza, prawda, to skomplikowane zdanie, jednostkowe tempo wzrostu i tak dalej, oznacza, że jeżeli x wzrośnie o 1, to y wzrośnie o 7 drugich. No to jest bez wątpienia nieprawdziwe w naszej sytuacji, dlatego że, prawda, popatrzmy tutaj, jeżeli x jest 1, to y jest 2 siódme, czyli x od 0 do 1 wzrosło o 1, a y wzrosło o 2 siódme. Czyli to jest nieprawda. Czyli to jednostkowe tempo zmian to nie jest właśnie 7 drugich, a 2 siódme. Wartość nachylenia prostej jest równa 2 siódme. No, nachylenie prostej jak liczymy? Bierzemy dwa punkty na prostej i liczymy zmianę y do zmiany x, prawda? Czyli jeżeli weźmiemy te dwa punkty, to tu zmiana y jest 2, a zmiana x 7, czyli to jest 2 siódme. No inaczej to nachylenie to jest właśnie ten współczynnik przy x. Czyli nachylenie tej prostej jest 2 siódme. Zmiana wartości x o 7 punktów powoduje zmianę wartości y o 2 punkty. No bez wątpienia tak jest tutaj dla tych dwóch punktów, prawda? Jeżeli x tutaj wzrosło od 0 do 7, czyli o 7, a y wzrosło o 2. No i ta proporcjonalność prosta powoduje, że każdy wzrost x o 7 powoduje przyrost y o 2. Czyli rzeczywiście tak jest, że zmiana wartości x o 7 powoduje zmianę wartości y o 2. No i teraz zmiana o 6 punktów wartości zmiennej x powoduje zmianę o 21 punktów wartości zmiennej y. Dobrze, czyli to jest inny sposób, tak, jeżeli x o 6 punktów wzrośnie, czyli to by była też zależność proporcjonalna, prawda, o tym współczynniku 21 szóstych, prawda, czyli to była 21 szóstych, prawda, bo x ma przyrastać o 6, wtedy y przyrasta o 21, czyli jeżeli x przyrośnie o 1, to y przyrośnie o 21 szóstych, czyli 7 drugich. Tak? No ale tu u nas jest 2 siódme, a nie 7 drugich, czyli to jest również zdanie nieprawdziwe. Czyli jakby to jest tym samym co to, prawda? Jeżeli, prawda, to mówi, że jak x przyrośnie o 2, to y wzrośnie o 7. No a skoro x wzrośnie o 6, to y by wzrosło o 21, czyli drugie i ostatnie to są te same stwierdzenia i one oba są nieprawdziwe w naszym przypadku. No to sprawdźmy odpowiedź. Dobrze, i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań.